Aptekarka wezwała policję, ponieważ klient chciał kupić leki na wrzody dla swojego konia. Takie rzeczy tylko w Polsce. Aptekarka stwierdziła, że recepta wystawiona przez lekarza weterynarii może być sfałszowana i wezwała policję. A wszystko dlatego, że lek ten w skutkach ubocznych ma działanie poronne. Klient został zatrzymany przez policję oraz przewieziony na komisariat w celu przesłuchania. A następnie u źródła, czyli u weterynarki, potwierdzono, że to faktycznie były leki dla konia. Więcej o tym i o innych końskich sprawach już teraz na moim kanale w najnowszym filmie newsowym. Zapraszam.